pytania, mam nadzieję, odpowiedzi od Konrada i jeśli macie ochotę, to chodźmy gdzieś na piwo szybkie razem, żeby jeszcze dogadać szczegółowo. W dobrej lokalizacji, żeby gdzie piwo. Gdyby Konrad wam, na wszelki wypadek, gdyby Konrad nie chciał się pochwalić, to ja wam powiem, że Konrad jedzie do... No, będzie. Do Portland niedługo na Public Confact, więc jak przyjdzie, to też wam dużo rzeczy opowiem. To zaczynam. Czasujcie się wolno też. Dobra, to tak jak pewnie czytaliście na stronce Meetupa, pomysł na dzisiejszą prezentację to jest zebranie takich kilku nowych rzeczy. Nowych może niekoniecznie, jeżeli chodzi o koncepty, bo część z nich, tak jak R10K, zaczęło być już formułowane w połowie 2013, ale nowych ze względu na to, że coraz większy zasięg osiągają. Puppet 4 na przykład przez Puppet Labsy został już dosyć mocno wypchnięty ze względu na to, że pierwszy release wyszedł Puppet Enterprise'a. No i myślę, że adopcja jeszcze nie jest tak duża i część tych rzeczy będzie dla was faktycznie nowością, a czy będzie warte uwagi też mam nadzieję, że tak. W ogóle tak. Z którąkolwiek z tych technologii, czytaliście to bio, prawda? Na stronie, czy z którąkolwiek z tych technologii coś tu piszczy strasznie? Ba tak, bateria się skończyła. Nie, nie będzie nagrania. Z R10K spotkaliście się? Coś tam pamiętam, ale musiałem odświeżyć sobie pamięć. Atom, kojarzycie? Czwarcie dla Puppeta? Jeszcze raz? Atom, taki edytor od GitHuba nowy. A ten webowy taki? No jest coś takiego. To powiem trochę na temat tego, jak wyglądają jego możliwości w pisaniu kodu papetowego. Trzecia rzecz to satellite w kontekście Formana trochę, bo Red Hat bardzo ładnie złożył cały ten ekosystem Formanowy do kupy i będę chciał wam pokazać, jak ten Forman może działać u was w organizacji, czy jako satellite, czy jako open source'owy wariant. Jako taki change i content management. A ostatnia kwestia no to Puppet 4, czyli jakieś tam fajne zmiany językowe i w kontekście tego, że prawdopodobnie będziemy musieli migrować na 4, no bo 3 nie będzie supportowana forever, jak i właśnie Puppet Labs bardzo już zachęca do tego klientów również komercyjnych przez tą nową wersję 2015.2, nazwa kodowa płytki grup. Ile mniej więcej przez czas życia są, powiedzmy, wersji? Nie ma chyba formalnej odpowiedzi na to pytanie. Dopóki jest wspierana. No, zazwyczaj były wspierane wersje, czyli jak teraz mamy 3.7 czy 3.8? 3.8, tak? 3.8 chyba. Standalone, 3.7 jest master. Także 3.8 bym się spodziewał, że będzie jeszcze równolegle wspierany. Też bardzo długo będzie. Tak, natomiast na przykład Red Hat dostarcza 3.6, więc no, pewnie też te zmiany będą backportowane, jeżeli ktoś jest użytkownikiem satellite. Niemniej 4, podchodziliście do kwestii migracji i używacie 4? No. No, ale może w jakimś stopniu was do tego zachęcam. Ja się tylko smutno przyznam, że jeszcze mam walkę z 2.7. Niestety, ale już migrujemy do 3 bardzo agresywnie. No. I właściwie mamy część infrastruktury na 3, część na 2.7. Czy ja miałem taki problem też odnośnie Red Hatu w piątek i CentOSu w piątek. Ale w tej chwili jest to o tyle łatwo z Puppet Labsowych już repozytoriów korzystać i zainstalować. Jeżeli jesteś w stanie dotknąć Ruby, to systemowe 1.8.5, które jest za stare, żeby uruchomić cokolwiek współczesnego, no to problem jest dużo mniejszy. W ogóle, jeżeli jesteście pierwszy raz, to zachęcam do takiego meetupowego dyskutowania i burzy mózgów. I jeżeli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej konkretnie o rzeczach, które mówię, to od razu najlepiej. Ja mam takie pytanie. Czy będzie jakoś poruszany temat skalowalności na tej prezentacji? Ja myślę, że możemy o tym porozmawiać. Na prezentacji samej nie, natomiast niewiele się w tym zmieniło, myślę, w podejściu. Więc odpowiedź w dwóch słowach tak samo jak do tej pory. Bez skończenia, nie. Okej.
Dla tych, którzy jeszcze nie było, to dwa słowa o mnie. Konrad Rzętorzewski, do niedawna gościu od infrastruktury. Od niedawna w Linux Polska pracuję jako instruktor puppetowy i jako konsultant związany z automatyzacją. Także tak, certyfikacje bardzo Wam polecam, bo na rynku pracy w tej chwili coraz więcej jest ofert dotyczących Configuration Management Toolsów. Ona nie jest droga, a nie jest też jakaś mega trudna. Przegrzebanie się przez dokumentację Puppeta myślę, że jest w dużym stopniu gwarancją zdania egzaminu, także można sobie coś takiego zafundować i postawić sobie wirtualny puchar na biurku. Dobra, pierwsza rzecz to jest R10K. Ktoś w ogóle korzystał z tego? Nie pamiętam. To jest taki tool, który rozwiązuje problem directory environment, czyli podziału environmentów puppetowych w katalogach. To jest domyślna chyba od wersji 3.7.0, jeżeli dobrze pamiętam, koncepcja, czyli mamy, prawda, etc puppet, czy teraz etc puppet labs, kod, environment standardowe production, ale możemy sobie tworzyć dowolną ilość tych dodatkowych environmentów i służy nam to do testowania, do tworzenia cykli życia naszych zmian konfiguracyjnych. I teraz, ponieważ... To też się da w 2.7 zrobić. Tak, tylko że tam trzeba było te nawiasy kwadratowe, podstawiać environment, jakieś zmienne, a teraz to jest jedno ustawienie. No tak, 3.8 nie jestem pewien, w 4.0 na pewno jest to domyślne, a w 4.2 chyba jest to jedyna możliwość już, żeby mieć tylko te directory environments. Po co je mieć? Tak naprawdę jest też fajny artykuł w internecie z 2013 roku, Patrick Debois, jeżeli dobrze wymawiam francuskie nazwisko, kanadyjskie. On opisuje, on napisał taki artykuł Workflow with Puppets like a pro, coś w tym stylu. I tam w dużej mierze się koncentruje na tym, że warto mieć workflow, warto mieć cykl wytwarzania tej swojej zmiany, czyli podobnie jak w przypadku wytwarzania oprogramowania, tak w przypadku change configuration management warto mieć ten proces change management. I wsparcie do systemów Continuous Integration, Continuous Delivery, tak żeby jakby zminimalizować ryzyka związane z tymi zmianami, no i żeby też nie bać się tych zmian. Okazuje się, że 10K to jest taki, tak naprawdę w praktyce to jest post-COVID hook, który będzie się wykonywał na serwerze, żeby z naszego kodu gitowego powstały te właśnie directory environmenty. I to jest dosyć proste rozwiązanie. To jest rabiowy gen, który tam ma pewnie parę setek linii kodu. Plus jakieś tam biblioteki, których używa. I tak naprawdę dużo ważniejsze w tym pomyśle całym jest użycie workflowów, czyli właśnie wyjście poza samo production i odpowiedzenie sobie na pytanie, czy możemy zarządzać zmianami, czy możemy testować te zmiany, czy możemy automatyzować ten proces i czy możemy w ten sposób coś zyskać. Zastosowania. Generalnie, tak jak powiedziałem, to jest post-commit, czyli directory environments możecie zrobić sobie na hooku, w bashu, rabiowym, małym, czymś takim napisanym przez samych siebie i będzie realizowało dokładnie to samo, czyli będzie wyciągało z danego brancha z gita wasz kod puppetowy i wrzucało go w odpowiednie katalogi na Puppet Masterach. Natomiast R10K to jest taka koncepcja trochę zbliżona do tego, co znamy z Vagranta czy z Dockera. Mamy takie tam metapliki konfiguracji
Dockerfile, Vagrantfile. To jest taki plik, który zawiera informacje, w jaki sposób dane środowisko ma zostać skonfigurowane. I tak samo tutaj R10K dostarcza nam taki Puppet File, to już format był znany z wybraniem Puppeta. I ten Puppet File pozwala nam na po pierwsze definicję, jakie moduły chcemy z Gita wyciągnąć, a po drugie możemy wyciągać z różnych repozytoriów, niezależnie od tego, czy mamy na przykład w jednym czy w wielu repozytoriach moduły, to możemy się do nich odwoływać niezależnie. Tutaj też koncepcja repozytorium per moduł jest interesująca i zalecana. To może powodować trochę problemów, bo pewnie wielu z Was ma taką monolityczną konfigurację, gdzie cały kod jest trzymany w jednym repozytorium. Ale jeżeli firma ma wiele działów, one będą pracować nad różnymi modułami popytowymi, no to pewnie zaistnieje problem z uprawnieniami. Wszyscy będą mogli edytować wszystko, czy nawet widzieć wszystko. Potem z regresowaniem tego kodu, czyli musi być jakaś odpowiedzialna osoba za to, żeby ten cały kod wypchnąć na produkcję, czy w ogóle na serwery podłączone do Puppeta. I ja Wam to zaraz pokażę, jak to w praktyce wygląda. Natomiast to jest pierwsze zastosowanie, czyli taki podział zadań pomiędzy taki korporacyjny model, czyli mamy jednostki, one się zajmują różnymi rzeczami, podział zadań i dzięki R10K możemy z wielu repozytoriów złożyć ten nasz popytowy environment. Tutaj plusem jest też to, że jeżeli mamy wiele environmentów i mamy jakieś grupy serwerów, które na nich działają, no to jest taki problem, że możemy chcieć uzyskać taką funkcjonalność, że zmieniamy branch, environment dla jakiejś grupy serwerów, bo potrzebujemy zmienić jakiś tam 1% kodu. No, coś tam specyficznego testujemy, nie wiem, inna Java, inna wersja naszej platformy aplikacyjnej, cokolwiek. I problem polega na tym, że taki environment nam się rozjeżdża. Znaczy nadal mamy jakiś tam produkcyjny, mamy ten legacy, work in progress, whatever. No i jeżeli nie merdżujemy tego kodu z production do tego naszego brancha podległego, no to mamy problem, bo na przykład jakieś security fixy mogą na ten serwer nie wchodzić. No i tutaj rozwiązujemy ten problem w prosty sposób, bo Puppet File pozwala nam definiować tylko ten jeden moduł, który chcemy wyciągnąć w branchu jakimś tam work in progress, a wszystko pozostałe robimy tak samo jak w production. I w ten sposób mamy zapewnione, że te środowiska będą nadal jednorodne. To jest prawie jedno środowisko, tak? Tak, Puppet file generalnie mówi nam, co pobrać. Tak jak Vagrant file postawi na wirtualkę. Albo Genfile. Albo Genfile, tak. Rzeczy, tu jest jedna różnica, że R10K jeszcze nie potrafi zarządzać zależnościami, czyli musimy explicit podać mu w Puppet file'u, jakie moduły zależą od jakich i jak ma je pobrać, bo i w jakiej kolejności, pewnie było już złe pobierzono, to jakieś tam compilation fail'e mogą być. Ale jest w planach integracja z librarią Puppetem, tak żeby właśnie zależności już były z metadanych modułu pobierane. Tak, i jeszcze jeden problem, który to może rozwiązywać, to są jakieś niejednorodne workflowy, czyli mamy zespoły, które rozwijają moduły. Jeden może tagować listy po tagach, tagować po prostu releasy i nie może się opierać o brancha. Jeszcze ktoś tam może nam przesyłać, że ten commit na produkcji, bo on jest dobry, reszta nie działa. No i dzięki R10K też możemy te różne metody release'ów obsłużyć. No i takie też właśnie założenie, które często jest w rzeczywistości spotykane, to jest ta jedna osoba, czy jeden zespół, który jest odpowiedzialny za to, że mówi, że tak, ten moduł to idzie na produkcję. Także właśnie osoby, które zarządzają repozytorium, w którym się to się nazywa w nomenklaturze F10K repozytorium kontrolnym, wrzucają kod do tego repozytorium, mogą w rzeczywistości zmienić konfigurację na Puppet Master.
Drugie zastosowanie to jest System Continuous Integration, Continuous Deployment i tutaj kwestia automatyzacji, czyli możemy stworzyć coś jednorodne środowiska do tych, które mamy deweloperskie, testowe, produkcyjne i automat nam to wszystko ładnie wyrzuca. Nawet jeżeli mamy jakiś problem z zależnościami, no to on właśnie nam się w cyklu testowym zamanifestuje i będziemy wiedzieć o tym wcześniej. Trzecie to tak jak w przypadku na przykład tego Vagrant File'a czy Gem File'a, to po prostu środowisko deweloperskie. Po pierwsze właśnie używamy tych samych narzędzi, których używamy produkcyjnie, a po drugie właśnie możemy takiego Puppet File'a wrzucić do naszego Git repo i po prostu w ten sposób wskazać ludziom, którzy z nami współpracują, że to jest takie środowisko, którego my wymagamy do tego, żeby ten projekt był dewelopowany. No i krótkie demo. Jak przychodzili niektórzy punktualnie, to mówiłem, że projekt jest mega słaby, więc teraz będziecie się do przodu przesiadać, żeby cokolwiek zobaczyć. Konfiguracja to jest jeden pliczek, control repo, wrzucamy tam Puppet file'a. W tym kontrolnym repo tak naprawdę zobaczycie, że albo i nie, że ono odpowiada jeden do jednego temu, co się znajdzie w katalogu environment danym. Czyli możemy tam wrzucać environment.conf, możemy tam wrzucać script config version, jeżeli chcemy mieć per environment. Możemy wreszcie wrzucać na przykład tam hierę. Jeżeli chcemy mieć skonfigurowaną hierę per environment, to też w tym repo kontrolnym, o ile oczywiście te same osoby, które odpowiadają za wygląd środowiska, mają prawo komitowania właśnie zmian do tej hiery. No i podpięcie tego jako hooka w takiej prostej konfiguracji jednomasterowej. Jeżeli chcemy mieć jakąś bardziej rozproszoną konfigurację z serwerem oddzielnym repozytorium z wieloma masterami, to instalację R10K możemy zrobić na dwa sposoby. Po pierwsze zainstalować po prostu Gema, po drugie jest moduł R10K na Forge'u. Ten moduł na Forge'u wspiera mCollective. Czyli jeżeli mamy mCollective albo chcemy to zrobić po Puppet Labsowemu, a w ogóle R10K Adrian Tebo jest autorem, a Puppet Labs to przejął od wersji 2.0, więc teraz jest to już jakby oficjalny projekt Puppet Labsa i nawet na szkoleniach dla architektów Puppeta on jest jako oficjalny workflow już opisywany i są z niego ćwiczenia. Więc też plusem za korzystanie z tego rozwiązania jest takie, że jest poświęcone przez Puppet Labs. No i to jest demo. Ja tu się postaram je jakoś uczytelnić. Bo to jest wideo. Tak. Widać coś? Idę. No dobra. Nie w takiej konsolacji. No tak, tu jest jakiś, tu jest cache. To jest jedyna konfiguracja. To jest ścieżka do tego repo kontrolnego. To jest tak naprawdę git, tylko tutaj mamy lokalny. Basedir to jest, gdzie wykładać environmenty. No i możemy w postranie sobie, to jeszcze w trójce było testowane, więc restartujemy Passengera, żeby wyczyścić jego cache'a. I to jest cała konfiguracja, jaka nas interesuje. On sobie wyciągnie z tego remote'a, to sobie go zaraz sklonujemy. On sobie wyciągnie z tego remote'a wszystkie brancze i wrzuci je do tego cache'a, żeby nie robić tego w kółko. Jest tam tej skrypt po prostu przelewy? To jest metoda na restartowanie Passengera. Czyli de facto inwaliduje cache'a w Passengerze, jeżeli Puppet Master jest na Passengerze. Wyczekautowałem sobie to repo kontrolne i już nie widzicie, co się dzieje. I w repo kontrolnym mamy Puppet file'a, mamy getEnvironmentCommitSH i mamy environmentConf'a. I to samo mamy w etc.puppet.environment. Czyli widać, że to R10K nam wyłożyło. Teraz pewnie już kompletnie nic nie widzicie. Ale taka jest budowa Puppet file'a. Ups, sorry. No, slajdzie. Nie, zmieniłem ekran. A, slajd się zmienił, tak.
Do 3 razy sztuka. Za daleko przeleciliśmy. To sobie może moment. To sobie może zapauzuję. Przepraszam. Były problemy techniczne. Prosta składnia Puppet File'a. Widać? Coś tam, nie? Na początku mamy ścieżkę do Forge'a. Jak nie podamy nic kompletnie, to nam się zaciągnie moduł z Forge'a. Po przecinku możemy dać jeszcze wersję według Semvera, czyli większe od, równa się i tak dalej. No tak jak w GameFile'u na przykład. I teraz moduł jest Gita. Profiles, roles, to pewnie kojarzycie te workflowy, takie główne moduły, które zaciągamy i którym przydzielamy hostom role. No tutaj są pociągnięte z lokalnego repozytorium wargli git roles. I wyczekautowujemy je w referencji dev. Czyli możemy wskazać brancha, możemy wskazać commita, możemy wskazać taga, możemy wskazać dowolną referencję do gita. Dodatkowo jeszcze możemy sobie zrobić wyczekautowanie oczywiście repozytorium z repozytorium zdalnego, bo lokalne to pewnie mało praktyczne w celach innych niż testowe. Sobie dodawałem jakieś, musicie mi uwierzyć na słowo, że dodawałem sobie jakieś moduły do Forge'a. No i dodam sobie jeden z GitHuba. Mam ten plank, o którym tam wcześniej też wspominałem, że musiałem go zrobić sobie klona, bo Puppetowi nie działa. Więc sobie go wklejam. No i wybiorę sobie commit, który wiem, że działa. I wskazuję sobie referencję tym parametrem ref na konkretnego commita. I to tak jest tak naprawdę cała filozofia. Dodajemy sobie to repo kontrolne. Tutaj, tak jak powiedziałem na początku, workflow to jest. Workflow is the king. No. Trzeba jakby nauczyć się tego workflowu, ale jakiegokolwiek workflow byście nie używali, to będziecie używać go zawsze, więc tylko raz musicie ewentualnie zmodyfikować swoje zachowania i potem już jest. Pamięć mięśniowa się ćwiczy. No i tutaj hook, który nam się wywołał, postcommit. To co widać lub nie, że wszystkie te moduły, niezależnie od źródła, ubierają nam się w odpowiednich wersjach. Teraz z Forge'a, więc wolniej. Potem tam z tych lokalnych repozytoriów się szybciej pobrało. O, jak widać też usunęły nam się automatycznie te moduły, które pewnie tego nie widzieliście, ale tam na początku z tego Puppet File'a usunąłem przy komitowaniu parę modułów, które uznałem, że nie są potrzebne do tego demo. I to wszystko. Słowo o nazwie, w ogóle skąd się wzięło R10K, co to znaczy. Wszystkim się wydaje, że tam jest 10 liter pomiędzy K i prawdopodobnie dlatego się tak nazywało, tak myślę, że nie. Adrian Tebow powiedział, że jest bardzo słaby w wymyślaniu nazw, w związku z czym nie wiedział kompletnie jak nazwać ten projekt, no, a musiał jakoś projekt nazwać, bo już go napisał, tylko nie miał do niego nazwy. No i powiedział, że tak. Kiedy próbowałem wymyślić coś błyskotliwego, przypomniałem sobie, że Randall Monroe napisał bota do IRC-a i nazwał go najbardziej generycznie jak mógł, robot 9000, ponieważ potrzebowałem nazwy, jakiejkolwiek nazwy, zdecydowałem, że pójdę tą samą drogą i podniosę tylko indeks robota. No,
Więc to jest robot 10 tysięcy. Robot 9 tysięcy można też znaleźć na Forczanie, tam też działa ten bot quasi-ircowy, więc R10K większy od Forczana. No i ten segment miał zająć 15 minut, więc gadam już długo za długo, to krótko zalety jeszcze raz. Łatwo jest zebrać kod, który znajduje się w wielu miejscach. W przyszłości mam nadzieję, że całkiem niedługiej będzie można rozwiązywać też zależności, czyli zintegruje nam się to z librarianem. Jest to oficjalny workflow Puppeta, który faktycznie pojawia się już w materiałach oficjalnych i w dokumentacji Puppet Enterprise jest opisany i też na materiałach dla architektów. I no nie trzeba pisać samemu jakiegoś wynalazku. Jest to napisane i działa całkiem sprawnie. Ma też niestety wady. Jedna z wad, które może nie jest wadą, ale to zależy od zespołu. Jeżeli ktoś sobie grzebie w kodzie, który jest wyczekautowany na masterach, no to przy git checkoutie będzie miał komunikat, że lokalny workspace się zmienił, w związku z czym checkout nie jest możliwy. I git checkout minus F nam rozwiązuje ten problem, ale jakby R10K tego nie robi, w związku z czym jeżeli robimy wszystko zgodnie z workflowem, czyli integrujemy systemy automatycznie, to problem nie wystąpi. Jeżeli mamy kogoś w zespole, który lubi grzebać na Puppet Masterze, no to pewnie mamy większy pewnie problem niż to, że nam R10K przestanie działać. Drugi, może poważniejszy w środowiskach korporacyjnych, gdzie wszystko za 10 proxami, za 7 lasami się znajduje, to jest to, że nie ponawia połączeń, czyli jak gdzieś z jakiegoś remota sobie czegoś nie ściągnie, to trzeba sobie tą logikę samemu dorobić, żeby go wywołać jeszcze raz, żeby próbował do skutku. Sam z siebie tego nie robi. Trzeciej, najbardziej widoczne i bolące wszystkich, to brak tych zależności. W zależności, co ciekawe, pojawił się pull request na wersji 1.3. Puppet pracował zupełnie osobno, równolegle nad R10K, wydali wersję 2.0 i pull request poszedł do kosza, no bo już był kompletnie niemerdżowalny. Także jest dalej na liście to do. No i potencjalny problem to, że sklejać można tylko moduły, czyli to co widzieliście w Puppet File, to jest to, co on wykłada w podkatalogu moduł z danego environmentu. Jeżeli chcecie wyłożyć hierę, to trzeba ją wrzucić do kontrolnego repo albo podczepić jakiś inny hook, który weźmie ją z kogoś tam indziej. Także no, być może kiedyś rozszerzenie tego języka pozwoli nam natywnie obsługiwać hierę. Szkoda, że nie ma hierę. No, jest to taki najbardziej. Może tam ci chcą już coś dewelopują. Najbardziej taki widoczny brak. Coś jeszcze? Chyba nie. Macie jakieś myśli? Pytania? To rysik. Teraz będzie segment bardziej rozrywkowy, Atom. Atom to jest edytor, który napisał GitHub. Napisał go w oparciu o Chroma, o Node.js i o Lessa, czyli CoffeeScript. I wpadł na to jeden z założycieli GitHuba. On się nazywał Chris Wannstedt, defunkt niejaki. I wpadł na to w 2008 roku, że fajnie by było napisać edytor w JavaScriptie, bo wtedy wszyscy ci ludzie, którzy piszą webowe aplikacje, mogliby łatwo go modyfikować. No i tak sobie leżał ten projekt jako taki projekt hobbystyczny. Potem okazało się, że GitHub zaczął używać faktycznie takich fajnych webowych edytorów, które miały już wszystko, podświetlanie składni, jakieś tam key bindingi i inne cuda. I chłopaki stwierdzili, że reanimują to w 2011, zresztą jest taki timeline, w 2011 reanimowali ten projekt, stwierdzili, że to jest ciekawe, żeby stworzyć edytor na bazie Chroma, który nie będzie w stroną webową, tylko jakby Chrome będzie silnikiem, który będzie pozwalał na to, żeby ten cały projekt działał w JavaScriptie, a który będzie też rozszerzeniem tego całego GitHuba, czyli będzie w pełni zintegrowany z Gitem, będzie pokazywał zmiany. W 2014 pojawiła się wersja pierwsza. Tak, publiczna beta. W połowie tego roku pojawiła się jedynka i myślę, że odbiór całkiem niezły. To jest trochę może podobne
nie wiem, czy widzieliście Gepetto dla Linuxa w oparciu o Eclipse'a. No takie może trochę idea jak Eclipse, natomiast dużą zaletą jest to, że to nie jest w Javie. Tylko w JavaScriptie. Ale backendem jest Chrome, kto używa Chroma. Ale właśnie z tym Chromem, ja już słyszałem, że Mozilla będzie odchodzić od Chroma, od tego silnika i co dalej. Chroma nie, w sensie Chromium. Chroma tego od Google'a. To może nawet i dobrze, myśleli. Z jakimiś systemami nie widzę. Tu mam reklamę. Get up to 1.0 in the home of tomorrow. Muszę sobie obejrzeć. Dobra. After a long day of work, Dad unwinds in his study. He's using Atom 1.0, a fully modern text editor that's hackable to the core. A tool that you can customize to do just about anything. Looks like Dad's using Atom to rewrite the house's temperature regulation protocols. Since he writes a lot of JavaScript, he's installed Atom Turn and the JavaScript linter. He no longer makes mistakes and has increased his productivity by 50%. Nice job, Dad. Mom is a programmer for the Alpha Centauri project, where she uses Atom every day. She's writing the software that will help direct the first rocket ship to carry humans to other solar systems. She can even work on Atom at home, continuing to work without missing a beat. With built-in Git support and the Minimap package, she keeps track of all the work she's done and the changes she's yet to commit. That's keeping your eye on the big picture. Junior wants to be a rocket ship engineer as well. Tak, so when mom's done working, text made Sublime. Dokładnie, to jest dosyć duże zagrożenie dla Sublime. Sublime tam kosztuje chyba w okolicach $100. Co prawda ona jest na dowolną liczbę urządzeń, albo 70, w każdym razie konkretne pieniądze. A to wygląda i zachowuje się w dużej mierze jak Sublime. Maybe grandma can help. Babcia jest hakerką. Babcia włączy sobie tryb lead. Yes, no matter how you prefer to work, Atom is there for you. Atom will get to know you, will speak your language, and will become a valuable member of the family. Introducing Atom 1.0, a text editor for the home of tomorrow, today. No ja już postaram pokazać, jak działa z Puppetem, tam bo parę demo, mam nadzieję, że na nich coś zobaczycie. Natomiast tak, przekonanych nie przekonam, więc jeżeli ktoś jest Vimowcem, Emacsowcem i czuje się z tym dobrze, to absolutnie nie zamierzam z nim wchodzić w polemikę. Natomiast ja jestem za gorzałym Vimowcem i już widzę w pewnych miejscach, jak integracja z Gitem, że no jednak kurczę, tak jak mówisz, Sublime czy Atom jest za darmo. No, ten graficzny interfejs daje naprawdę dużo hintów i jest przyjemny. Zresztą zobaczycie też obsługę lintingu praktycznie na żywca. No, tego w Vimie, to się da w Vimie, czy tam w czymkolwiek tekstowym. W Vimie to ktoś w ogóle ma? No, coś jest? Jest linter, tak. Jest całe repozytorium dodatków do Vima. Zresztą dosyć dużo tych pluginów atomowych jest wzorowane na Vimo. I co? Natomiast tutaj jest też ten sam Patryk Debois, o którym mówiłem przy 10K, oprócz tego, że on napisał Puppet Workflow like a Pro, napisał też drugi artykuł Puppet Editor like a Pro i tam napisał generalnie założenia, które powinny być spełnione, żeby edytor się nadawał do pracy z kodem Puppeta. I pierwszy to jest syntax highlighting, snippety. Drugie to jest Puppet Module Skeleton, czyli żeby nie pisać sobie całego modułu skeletona, to w jakiś sposób to zautomatyzować. I trzeci to jest, żeby używać IDE jednak tej podświetlanej składni, podpowiedzi i tego wszystkiego. Wskazał na Gepetto. Ja wskazuję na Atoma. Być może wam się spodoba to, co zobaczycie. Być może spróbujecie go używać. No i tak jak mówię, no, jeżeli ktoś jest sprawny i produktywny, to nie ma problemu. Natomiast to, co ja zauważyłem, to też, że bardzo dużo osób edytuje MCEdit, Nano czy Vim gdzieś zainstalowany na Puppet Masterze, który nie ma w ogóle nawet podświetlanej składni. I to są takie low hanging fruits, które naprawdę zrobi się głupie błędy. Trzeba odpalać ręcznie Puppet Parser Validate, zapomina się o tym, komituje się ten kod do repo, a potem się okazuje, że gdzieś tam nawiasy źle. Albo jeszcze gorzej, przychodzi jakiś coworker i ma inną koncepcję na temat tego, jak powinien być formatowany kod, a Puppet po to dał fajny style guide, żeby można było automatycznie odpalać
alignera i lintera, żeby ten kod się w miarę automatycznie generował taki sam dla wszystkich uczestników projektu. Wtedy łatwiej go debugować, łatwiej tym zarządzać. Puppet jest... Puppet też. Atom jest mega modularny, w związku z tym 30 trzeba tych pluginów zainstalować, żeby w ogóle zacząć pracę. Ale to jest też fajne, bo jest szalowe narządko APM. Za jego pomocą ściągamy moduły, a też możemy publikować. Jeżeli napisałem moduł do akurat linter do parsera brakował, więc go tam przegrznąłem z tego lintera, który był. To jest dosłownie 20 czy 30 linijek w tym CoffeeScriptie. Ja nigdy w CoffeeScriptie nic nie pisałem, ale moduł działa i będziecie go mogli zobaczyć teraz w akcji. Więc jak chcecie, i każdy może to korzystać. Już widziałem, że 100 osób to ściągnęło, więc zapotrzebowanie jest. Tak, jak powiedziałem, 30 coś tam, trzeba wszystko ściągnąć. Tego filmu Juno wam pokazywało, to jest fascynujące, jak to się wszystko instaluje. To jest na bazie tego Node, tak? A to boję się, tak, że... Tak, nawinałeś rzeczy Node. Boję się, że to będzie... Właśnie APM, NPM. Ale to brzmi trochę, że będzie ten sam dependency hell jak w Nodzie. Z miliardy plików ściągane i moduł zależny od modułu i będzie... Trochę zatrwa, natomiast good news jest taki, że zrobiłem taki... Zrobiłem taki skrypt szalony, który to instaluje. Na razie działa na Red Hacie testowałem, na Ubuntu testowałem. Na CentOSie powinien działać, na Fedorze powinien działać. Jakbyście chcieli go użyć, a nie będzie działał, to możecie mi wrzucić pull requesta. Bardzo będzie mi miło z tego powodu. Na Maca jeszcze nie zrobiłem, bo nie miałem czasu, a dopiero Maca odebrałem niedawno. Więc zrobię. I tak, pierwsze to jest wsparcie dla języka. Pakiety językowe to jest też fajna rzecz, bo ten APM ma komendę import i importuje z TextMate'a, więc jeżeli byście chcieli wsparcie dla Basha do czegokolwiek, a w TextMate ma zazwyczaj fajne te pakiety, to można sobie automatycznie w miarę zaimportować tam drobne korekty jakieś tam stylistyczne. Ten pakiet językowy zawiera podświetlenia, dopełnienia, czyli tam po tabie to, co się pojawia i makra. Czyli te snippety. Snippety można sobie dodawać w .atom macros.coffee. To jest tam prosty ten kod, taki tam się struktury danych jakiegoś po prostu definiuje hasza. Po napisaniu jakiego słowa, jaki snippet jest proponowany i jakie mają być podstawienia. Bardzo proste, udokumentowane na stronie. No i dwa lintery na tym filmiku też będą. Jeden puppet lintem zrobiony, a drugi puppet parser validatem. I tutaj już, użyłem zoomowania podczas nagrywania, coś tam może będzie widać. Ładuje się, jak widać, to całkiem szybko. Tutaj już popsułem jakoś moduł. Widać, że względem do Gita są kuleczki żółte, czyli od razu nam wyświetla, że te linie zostały zmodyfikowane, tak jak na diffie. Jak coś skasujemy, to nam się też kreseczka pojawi. Podświetlenie pięknie nam wszystko koloruje. Dopisujemy jakieś tam linijki, żeby nam się walidator wywalił. Też nam się plusiki dodały. I teraz linter ma być real-time, bo do lintowania jest biblioteka, której się korzysta w modułach. Teraz działa na zapisie, ale są prace nad tym, żeby działało real-time. Linter nam ładnie wszystko podkreślił to, co się nie zgadza. Na drzewie projektu nam się podświetliło, co nam się w gicie zmieniło, co możemy zestage'ować. Mamy 5 problemów. Pierwszy rozwiązujemy, mamy też buble. Pierwszy rozwiązujemy, po prostu skasujemy tego kleszcza z błędem. A tutaj mamy też plugin aligner. Konsola nam ma, mamy fuzji searcha, mamy też skróty klawiaturowe, więc możemy się na bieżąco uczyć skrótów, które nam są przydatne. No, od razu nam alignuje, tu sobie usuwamy to, co nam zepsuło, zapisujemy, no i linter nam mówi, że jest ok. Fajne? Ja się tego boję, że to trochę jest takie odkrywanie Ameryki na nowo właśnie. Ale tak jak mówię, no, ja na przykład Eclipse'a bym nie mógł zdzierżyć ze względu na to, że to jednak jest mega zasobożenie. Ja też mam Jepetto i się wycofuję, mam za to kumpla, który po prostu kocha Jepetto. Co jest moim zdaniem
na pewno alternatywa dla ludzi, którzy poszukują edytora. Trzeba poświęcić trochę czasu, żeby poszukać edytora, który nam odpowiada. I wtedy zwiększa się produktywność. Snippety mamy mapetowe, więc typ danych, jak sobie zmienimy, to będą nam działać. No i snippety po prostu to są predefiniowane, jakieś szablony, których możemy, nie musimy pamiętać. Nie wiem, kto pamięta, jak się case selektory... Inaczej, kto, żeby zrobić case'a w swoim module, kopiuje case'a skądś indziej, żeby nie musieć pamiętać, jak powinien być selektowany. No tak. Kto nie śpi już? Nie podnosicie rąk po prostu. Okay. Ale zakładam, że wszyscy kopiują. No. To jest przydatny dodatek. I te snippety, tak jak mówię, no każdy może sobie dowolnie dopisywać, no bo to nie trzeba mieć wiedzy żadnej programistycznej, żeby sobie takiego snippeta. On ma jakiegoś bindera, że na przykład można sobie zrobić własną akcję. Bo ja mam na przykład w Sublime coś takiego, że do Vagranta sobie odpałem na przykład na instancję. Tak, generalnie to jest moduł Git Plus, on jest tam w InfoGTV-ie wzorowany i całą obsługę Gita możesz sobie zrobić z tego. Także robiąc to w CoffeeScriptie możesz się dowolnie bawić i sobie automatyzować różne testki. I to ostatnie, co chciałem pokazać, czyli najbardziej nienawidzone w Gicie, co jest? Przynajmniej moim zdaniem. Merge'owanie konfliktów. I w InfoGTV-a do tego próbowałem używać, niestety jest dla mnie kompletnie nieczytelne, otwierają się te trzy okienka, trzeba pomiędzy buforami kopiować, a tutaj... A tutaj jest to ładnie mój czytelne. Tu będzie co prawda widać parę bugów w CSS-ie czy tam w lesie, ale no, być może to nie jest też najnowsza wersja. Czasem pewnie znikną. Nic to by było krytyczne i wpływało na pracę. A właśnie on ma jakiegoś diffa takiego. No, ale szybko na plugina. O, to jest taki niezwykle. I tu mamy skróty klawiszowe, od razu nam podpowiada. Tu nam robi listę, czyli widzimy, tu tam się pewne ptaszki pojawiać. Będziemy widzieć, co zmerdżowaliśmy, co jeszcze nie zmerdżowaliśmy. Jak skończymy merdżować plik, to nam zaproponuje go ze stage'owania od razu. Skończyliśmy merdżować, stage'ujemy. Pojawił nam się zielony ptaszek. Jak skończymy, to możemy sobie skomitować. No i teraz możemy sobie Gita użyć, ale możemy użyć też pluginu Git Plus do Atoma. A jest jakiś plugin do Gerita? Oj, nie używam Gerita, nie wiem. Może ktoś tam coś... Ale packages, Atom.io, Atom.io w ogóle jest główna strona, Atom.io/packages do tego całego APM-a przeglądarka, APM chyba search, APM list też działają, więc może sobie wszystko mam najlepsze. No i co, commitnąłem, tam po lewej się wszystko wyczarniło, czyli mamy czyste repo. Moim zdaniem warto spróbować, bo właśnie jeżeli nie używacie takich rzeczy, które wspomagają pisanie kodu, no to być może produktywność nie jest optymalna. Jak piszecie tego kodu coraz więcej, to może się to zwrócić. Największy problem z nauczeniem się nowego narzędzia to, że trzeba sobie takiego taska wpisać, ale nie wiem, czy ktoś z was się Vima uczył na przykład. Używał ktoś WinTutora? No, tam na początku WinTutora jest bodajże napisane, że nie, jeszcze, nauczyć teraz wychodzić, ale jeszcze zanim to zrobię, to ci powiem, że ten cały kurs trwa chyba tam 35 minut, czy 25 minut. A po tym czasie już będziesz potrafił 90% rzeczy zrobić. I naprawdę, no, wystarczy spróbować. No i... Do tego czasu nie wyjdziesz. I to, co mówiłem wcześniej, Atom ma jakieś wady. Są debugi w stylach, nie jest to nic krytycznego. To, co zauważyłem krytyczne, to, że jak jest długi plik jednolinijkowy, tam powiedzmy ma 10 mega, to się przywiesza. Jak się na przykład JSON-a rozparsuje już, bo jest plugin, który parsuje na przykład JSON-a, jak mamy jakiegoś takiego w jednej linijce, nam coś wypluło JSON-a,
to możemy sobie go przeformatować w atomy. Ale zanim on go otworzy, to lepiej jest użyć komendy line'owego jakiegoś tula, przeformatować go, jak już jest JSON przeformatowany ładnie, to wszystko się podświetla i on tam może mieć nawet 50 mega i atom go może edytować. Natomiast z jednolinijkowcami są jakieś problemy. Jeden z problemów też dużych to jest brakuje crash recovery, czyli tego, co w przeglądarkach internetowych jest, że jak się coś wyburaczy, czy komputer się, bateria skończy, to proponuję, żeby zacząć od tego miejsca, gdzie się skończyło. Nie ma takiego zapisania całościowego, całego naszego projektu, gdzie skończyliśmy. Jakieś tam autosave'y są, no, ale nadal trzeba przywrócić sobie całe środowisko po crashu. Jak się dewelopuje i ma jakieś VM-ki, to się RAM kończy, albo laptop może upaść, albo bateria się skończy. Natomiast jest taka kategoria bugów na GitHubie, które są otagowane Quality Boggle i to są tak, i to jest tak właśnie do 1.1, który oni stwierdzili, że to usuną i właśnie między innymi Crash Recovery tam jest na tej liście, więc już niedługo. No i to jest tyle. Chyba, że macie jakieś pytania? Znacznie Atoma? Ale to też możemy później. Kolejny temat już w ostrym niedoczasie to jest format. I tutaj Satellite 3.7.1 wyszedł jakoś na początku września i miałem okazję wdrażać to u klienta. I moim zdaniem naprawdę w ładny sposób Red Hat cztery rzeczy połączył, których mnie nie widać. Czyli zarządzanie tymi wszystkimi paczkami, czyli to, co zawsze Satellite robił i musiał robić, no bo licencje. Configuration Management, czyli integracja Formana i Puppeta. Provisioning, który też pokażę Wam filmik, bo działa moim zdaniem bardzo fajnie i pokazuje, jak różne elementy można integrować. I Compliance, o którym słówko będzie później. Pierwsza kwestia, no to jest oczywiście jak Satellite, jak to Satellite. Musi zarządzać. Jaka jest minimalna wersja Puppeta dla Formana? Nie wiem, natomiast mogę Ci powiedzieć, jaką Red Hat dostarcza Satellite'em 3.6.2. Natomiast dla piątek dostarcza szczęśliwie 2.7, tylko moduły nie działają, więc pierwsze co się robi, to go się podnosi też do 3.6.2. Tutaj ten management, o ile nie używacie Red Hata, to pewnie nie będzie dla nas mega interesujący. Używacie Red Hata? Okej, okay. No to w stosunku do starego Satellite'a to zrobili to w miarę tak też podobnie jak koncepcyjnie jest zbudowany Puppet, czyli mamy podział na environmenty, przy czym nie mamy go takiego drzewiastego, że możemy sobie dowolnie pomiędzy environmentami merge'ować zmiany, tylko mamy taką ścieżkę, że mamy library, czyli to co dostarcza Red Hat, potem możemy sobie zdefiniować dev, QA, production, i pomiędzy tymi environmentami możemy, jak sobie wrzucamy jakieś, nie wiem, erraty, zmiany, content nowy do naszych repozytoriów, to możemy sobie potem klonować je, znaczy klonować, w cudzysłowie klonować, bo to tam wszystko działa dynamicznie, nie są te pliki ręcznie przepisywane, są te RPM-y przepisywane na dysku, natomiast pozwala to nam na taki workflow testowy. Wprowadzane są content viewsy i to jest największa wada moim zdaniem, bo do tych content viewsy to są generalnie kolekcje repozytoriów RPM-owych, czyli te Red Hatowe, możemy sobie tam dodać jakieś epele, możemy sobie tam puppetowe dodać repozytoria i umowę i tak dalej. Natomiast wrzucone w to też jest workflow do modułów, czyli Satellite w momencie, kiedy nam współpracuje przez smart proxy i performanie nam wyrzuca te moduły na Puppet Mastera, które są podłączone do niego, no to zakłada, że tak samo jak RPM-y paczkujemy i wrzucamy do repo, tak samo moduły będą paczkowane do TargetZ-ów wersjonowanych i wrzucanych do tych content views. Czyli jest taki trochę korporacyjny i formalny workflow, który jest dużo mniej agile niż to, co mamy współpracując z Gitem. No ale to ma swoje zalety. Natomiast dla korporacji tak, jest to bardziej może rozliczalne. Też jest command line'owy taki narząd, który z Gita wskazujesz mu też jakiegoś refa i on z tego buduje tego tarbola. Można sobie to w jakiś sposób tam zautomatyzować. I jeszcze jedna rzecz, którą fajną zrobili, to że raty można wrzucać poza cyklem. Czyli niezależnie do którego environmentu mam hosty przypięte, to można wskazać, że chcemy raty wrzucić jakieś krytyczne błędy
poza tym cyklenem wszystkim, na przykład tak, wszystkim hostom, które są, które się kwalifikują do instalacji. Drugie, co oczywiście jest formalnie i Red Hat tego nie wymyślił, tylko zaadoptował do swojego rozwiązania, które na formalnie bazuje, no to jest Configuration Management. No i tu nie wiem, Formana ktoś nie zna was? Okej, okay. To Forman daje takie możliwości jak klasyfikacja, czyli nie musimy klasyfikować nodów na podstawie plików tekstowych, możemy robić to graficznie, możemy je łączyć w grupy, czyli nie wiem, web serwery produkcyjne, aplikacja X, aplikacja Y i do tych klasyfikować, dodawać grupy klas do tych konkretnych host grup. Druga rzecz, którą nam Forman zrobił, to reimplementacja Hiery. W Formanie się to nazywa Smart Variables i działa to troszeczkę inaczej niż w hierarchii, że sobie ustawiamy własną hierarchię, natomiast Smart Variables mamy możliwość override'owania defaultów, które nam w klasach, w modułach czy w globalnych zmiennych mieliśmy podefiniowane. I możemy sobie ustalić tutaj per zmienną hierarchię, po której ma być wyszukiwanie i maczery jakieś, czyli na przykład w hierarchii ustawiamy sobie host group, potem host name i robimy matcher, że host group równa się web servers and host name równa się, czy tam do regexpa zaczyna się od www.0, tak? Czy www.prot. I możemy override'ować każdą sobie zmienną w klasie na podstawie właśnie tych smart variables. Jest to troszeczkę bardziej zagmatwane, ale może też w jakichś rozwiązaniach bardziej elastyczne. I trzecia kwestia to, że możemy też override'a na poziomie nodu zrobić, jak mamy widok nodu, wchodzimy w puppet classes, tam widzimy, tam mamy taki resolver do tych smart variables, czyli widzimy, jakie zmienne on dostanie z tych reguł, które były definiowane w klasach. Natomiast możemy zrobić override konkretnie jeszcze dla każdego hosta. No i to, co Forman ma fajnego też, to przeglądarka raportów, która jest jedną z bardziej czytelnych, która w ogóle jest chyba dużo czytelniejsza niż w tej chwili Puppet Enterprise. I audytowanie. Audytowanie jest dwojakie. Po pierwsze mamy informację o tym, co ktoś zmienił, czyli jeżeli na przykład te smart klasy ktoś w web UI edytował, no to mamy też rozliczalność pełną co do tego, bo wiemy, jaki użytkownik kiedy, jaką wartość zmienił, na jaką wartość, dla jakiego pola. Możemy sobie to kliknąć. Chyba nie możemy sobie tego przywrócić. Aczkolwiek nie jestem pewien 100%. Natomiast tutaj zagrożenie może być, że jak w hierze tego nie trzymamy, no to nie mamy rozliczalności, bo nie mamy tych commitów, a właśnie audyt nam daje tą, zwraca nam tą widoczność. No i fajne jest w audytowaniu też to, że mamy tam pokazane zmiany faktów. Czyli na przykład jak w VNC się zmieni MAC adres, to będzie tam, będzie to też w audytach pokazane. Jak sobie mamy fakty, które nam dyski twarde indeksują, to będziemy widzieć, kiedy na przykład zmienił się serial number jakiegoś dysku twardego, ktoś tam wymienił dysk w serwerze, cokolwiek. Zmieniła się płyta, serial number. Wszystkie te informacje będą w FIDBIS. Trzecia rzecz to jest provisioning. I tutaj nie wiem, czy widzieliście ten podsystem Formana provisioningu. W każdym razie jest to moim zdaniem fajny przykład tego, jak można robić integrację z różnymi systemami, bo po pierwsze jest możliwość podpięcia compute resource'ów, czyli z wirtualizacji tam jest VMware wspierany, LeetVirt, EC2, OVIRT chyba, czyli ten REF cały. I możemy sobie tworzyć hosty na podstawie danych, które są zaciągane z naszego tego menedżera, czyli tworzyć template'y, tak jak na Amazonie mamy jakieś tam large, medium, small i tak dalej, przypisywać odpowiednie interfejsy sieciowe, przypisywać storage. Także z poziomu Formana tego UI możemy sobie kliknąć przycisk new host i zbudować hosta w oparciu o naszą wirtualizację, gdzieś go tam przydzielić. I w Formanie jest coś takiego jak smart proxy, które nam daje nam możliwość współpracy z jakimiś różnymi demonami systemowymi. I smart proxy jest na przykład do TFTP-a, pozwoli nam prowizjonować sieci po PXE, postawić serwer z odpowiednim kickstartem na przykład. Do DNS-a wrzuci nam rekordy tego hosta. I na przykład w
chyba nie ma tego w open source, ale w Satellite jako tym komercyjnym mamy też wsparcie do IPA, czyli Identity Management, czyli od razu użytkownicy dopnie nam się do Kerberosa danych osób, użytkownicy się zainstalują. Na Puppecie wpisywany podczas buildu serwera wpisywany jest do OptiSigna odpowiedni wpis, czyli też podpisze nam się certyfikat. Chyba w open source też to działa, bo Google powstaje w Realme, tak? Tak, i stawiał okay. I działa no, z formatem. Nade mnie tego nie widziałem, ja sam na open source tego nie robiłem, więc jest super. Także jednym klikiem podajemy hosta i co więcej, jak skasujemy z formatu hosta, to on też powie do tych wszystkich, które skasuj mu DNS-a, skasuj mu Realma, skasuj z Puppeta certyfikat, zrób revoke'a, hosta znika z jednego centralnego systemu. No i tutaj jest jakiś filmik, który nie wiem, czy coś będzie widać, to akurat nie ja nagrywałem, gdzieś znalazłem, ale generalnie pokazuje, jak to działa. Mamy komputer, mamy hosty, klikamy sobie przycisk nowy host. Hostname nam oczywiście się będzie dziedziczył i do Kickstarta, i do DNS-a, więc ten host, i do certyfikatu papetowego, więc ten host się odpowiednio nazwie. Jak klikniemy, że ma być na KVM-ie, to pojawia nam się zakładka, którą nie widzicie, która się nazywa Virtual Machine. I tam możemy wybrać sobie też template'a do wyboru sprzętu. Hasło roota, template'y możemy sobie sprawdzić przyciskiem, że odpowiednio się przydzieliły w zależności od tego, jak wybraliśmy system operacyjny. Na Centosa to będzie Kickstart. Tutaj mamy te parametry, właśnie możemy sobie sieć w zależności od tego, jaką sieć nam oferuje nasza wirtualizacja, przydzielić, dodać kolejny interfejs, kolejny, skonfigurować to. Potem mamy jeszcze, to mamy sieci na wirtualnej maszynie, czyli jakie przydzielamy fizycznie, a teraz mamy zakładkę Network, która nam pokazuje sieć do provisioningu. Tą sieć będziemy odpalać do provisioningu. Tutaj będzie DHCP poinformowany, że na takim IP-ku ma wpuścić dane TFTP-a danego hosta. No i klikamy build. Tutaj on nie włączał tego KVM-a, włączyłbym KVM-a od razu format przez API. Po TFTP-ie się połączy, od razu pobrał sobie config z danego MAC adresa z odpowiednim kickstartem, także automatycznie przez Smart Proxy format sobie te pliczki powrzuca tam, gdzie trzeba. No i leci instalacja. Tu na liście hostów macie niebieski prostokącik, tam jest literka B, Spending Installation. O, to jest No Changes, czyli tam też mówię, kolorami koduje, jak to wygląda. Tutaj można skasować hosta. Tutaj też macie integrację z KVM-em, czyli możecie go wyłączyć, możecie sobie konsolę odpalić. Czyli jak to działa też fajnie, bo tam no VNC jest użyte, więc jeżeli KVM wystawia VNC, to on po API strzela, wystaw mi na VNC do mnie po VNC, ale już po WebSocketach leci komunikacja do klienta. Czyli nie trzeba puszczać jakiegoś tam VNC bez szyfrowania. No ten człowiek, który to nagrywał, akurat sobie odpalił po prostu na Virtual Managerze konsolę, być może nie konfigurował tego API. No i tu sobie leci jakiś kickstart. Jak on się skończy, no to oczywiście ostatnie co robi kickstart, to strzela do API formalnowego, mówi, a zbudowałem się, formal mu wtedy usuwa te wszystkie wpisy z TFTP, żeby już się przypadkiem nie zdeployował jeszcze raz na nowo, ustawia mu status na konsoli, że już jest builded, usuwa autosigna z Puppeta, uznaje, że to został zaprowizjonowany, jest już na zielono, Puppet chodzi na nim, można się na niego zalogować. Także warto też spojrzeć, jeżeli szukacie takiego rozwiązania, które integruje i jeszcze używać jakiejś wirtualizacji, którą format wspiera, to jest to fajna rzecz, którą można się zainteresować. No i ostatni komponent, co jest OpenSCAP. Tego nie daje Red Hat, a nie daje dlatego, że daje swoją komercyjną nakładkę Red Hat Insight, za którą bierze kasę, ale wy możecie sobie ściągnąć plugin i to wygląda tak. Jest to system, który się składa z czterech elementów. Po pierwsze jest oczywiście dokumentacja. Dokumentacja zawiera podzieloną na kategorię rekomendacje dotyczące bezpieczeństwa, czyli tam lokalne, sieciowe,
fizyczne, whatever, tego, co, czego się nie da zrobić automatycznie, to jest oczywiście na papierze, można sobie to, są checklisty do tego, więc można sobie odhaczyć, co spełnia nasze, co nasz sprzęt spełnia, czego nie spełnia. Potem mamy moduły Puppeta, czyli OpenScape'owe moduły mogą nam od razu dać compliance, bo to, co sobie wybierzemy na tej checkliście, możemy sobie od razu sklasyfikować do hosta i tam partycje nam się przemontują na no exec, no, robi nam się mnóstwo tych kroków, które są opisane. Portowanie, czyli agent jest odpalany na naszej maszynce i jest sprawdzane, co jest compliant zgodnie z tym opisem, a co jest, zapisie się jeszcze świeci do czerwony. Bardzo fajna rzecz, no bo tych workflowów jest dużo. Ja wcześniej na prezentacji mówiłem o NIST-cie, teraz też widziałem, że CIS jest popularny, też dostarcza moduły papetowe. Natomiast tutaj jest wszystko, to jest jako projekt Fedora, on jest chyba w tej chwili jako Tech Preview też w Red Hacie. I tutaj jest wszystko jakby w jednym miejscu, bo zarówno macie papierologię dla audytorów, checklisty dla wykonawców, raportowanie do kontroli i do audytów wewnętrznych i implementacje, czyli moduły do Puppeta, które można wypchnąć. Fajna rzecz. A, przy okazji jeszcze, jak już jesteśmy przy bezpieczeństwie, jak ktoś używa Puppet Labsowego modułu do MySQL-a, to dzisiaj wyszło CV, że ten moduł tworzy użytkowników z pustym hasłem, więc sprawdźcie, czy nie macie baz MySQL-owych bez hasła. Jeżeli się ustawiło w użytkowniku subnet, z którego może się łączyć, to on wyrzucał dwa granty. Jeden grant wyrzucał dla tego subnetu i drugi obcinając maskę, więc de facto tworzył dwóch użytkowników. Jednego tworzył na przykład tam 1234x24, a drugiego 1234. I tego drugiego tworzył, ponieważ grant był bez hasła, to tworzył go bez hasła. No, taka ciekawostka. Pytanka jakaś? Nie? Dobra. Kończymy już zaraz spokojnie. Wiem, że już godzina minęła. Miałem się zmieścić, oczywiście się nie zmieściłem. W sumie mam takie pytanie, może... Że zapalę. Jak są takie narzędzia do rejestracji, albo nie wiem, jak... nie coś takiego jak Toska. Czy Topography and Architecture for... Nie, Topography and Orchestration for Cloud Applications. Czy może coś na ten temat pan wie? Chodzi o to, że... Nie, w ogóle nie znam tego rozwiązania. Znaczy, nie, idea to jest taka, żeby na przykład AWS ma CloudFormation, czyli w swój format opisu infrastruktury, a później kilkunastu, powiedzmy, providerów też podobnie skorzysta, że trzeba zrobić własny system. Głównie to wynikało z faktu, jak powstały różnego rodzaju rozwiązania od innych dostawców chmurowych. I był problem, żeby na przykład mieć ujednolicony model rozstawiania środowiska. I tam na przykład VM się opisuje, jak wygląda infrastruktura, kto co, w jakiej kolejności jest wykonywany. Mogę ci powiedzieć, jak to działa formalnie. No. Tam było pokazane, ale to nie będzie widać, więc nie będę do tego cofał. Są provisioning template'y i generalnie możesz zrobić template i template to jest ERP. Więc ERP może zawierać informacje, które format zna o hoście. Czyli w szczególności, nie wiem, hypervisor, na którym on go postanowił ustawić. I możesz generować tym ERP-em, jaki format tam cię interesuje i potem, nie wiem, pobrać go sobie na przykład, nie, przez jakieś zewnętrzne narzędzie. On go wypchnąć nie wypchnie, chyba że plugin zrobisz jakiś. Tak. Chyba że być może są webhooki, to też nie do końca wiem. Wiem, że na przykład jest ten, do OpenStacka jest... taki translator, jakiś dodatek, który tłumaczy właśnie z formatu Tosca do OpenStack Heat i żeby można było infrastrukturę postawić, to wszystkie te automatycznie... Nie potrafię powiedzieć na to pytanie, natomiast na GitHubie trzeba sprawdzić, czy nie ma format plugin po prostu do tego. Bo tak samo znalazłem OpenScape, miałem powiedzieć, że no słuchajcie, w OpenScape jest preview, ale już okazuje się, że już jest. Już można z tego modułu raportowania korzystać. Natomiast Red Hat postanowił po prostu to pominąć w satelicie ze względów komercyjnych. Skoro mogą sprzedać swoje własne rozwiązania. Dobra, Puppet 4 i dlaczego warto go instalować. To naprawdę krótko już. Puppet Labsy, o kurczę, nic nie widać. Puppet Labsy mówią w materiałach swoich enterprise'owych, dlaczego warto zainstalować nową wersję. Większa widoczność w GUI, to jest faktycznie dość ciekawe, powstała taka mapka zoomowalna jak Google Mapsy,
gdzie można sobie przejrzeć zależności pomiędzy resursami, też można wyszukać odpowiedni resource, czy tam stage'a, czy cokolwiek. Zaczynam się na czerwono zapalają te, które na przykład failują. No ale według nich to jest numer jeden. Może nowy wygląd konsoli enterprise'owej. Provisioning dla VMware'a. No, jeżeli ktoś ma VMware'a i używa Enterprise, to jest to pewnie jedna z fajniejszych rzeczy, która została dodana. Puppet Supported Modules. To trochę rozmawialiśmy przed spotkaniem, że faktycznie być może ten support tutaj jest z punktu widzenia enterprise'owego Puppeta jednym z ciekawszych rzeczy, które się dostaje za darmo, czyli że faktycznie jest te systemy operacyjne są i te moduły supportowalne. Niestety no nadal biorąc pod uwagę to, co będziecie na tych hostach chcieli konfigurować, to pewnie traficie na więcej modułów niesupportowanych niż supportowanych. I dwa ostatnie, czyli te, które też z punktu widzenia open source'owego są dla nas ważne, no bo te poprzednie to są tylko wersje Enterprise. All-in-one packaging, czy nowy sposób pakietowania agenta. I nowy język. Tutaj kompletnie nic nie widać, ale koncepcja była taka, że tu jest dużo kodu, a tu jest mało kodu, więc nowy język pozwala nam na czytelniejsze pisanie, iterować można. W materiałach instruktorskich jest teraz napisane, że jeżeli ktokolwiek was zapyta, czy w Puppecie można iterować, tak, można. Od czwórki. No i pierwszy taki interesujący aspekt to jest all-in-one packaging, także jak się spotkacie, to żebyście wiedzieli, o co chodzi. To chodzi o to po prostu, że runtime rabiowy i zależności typu factor, hiera, cokolwiek tam Puppet jeszcze używa, R10K, cokolwiek tam sobie zażyczycie, jest spakowane w jeden ładny, jedną ładną gałąź opt, chyba Puppet Labs i nie zależy kompletnie od systemu. Czy już te omija to przede wszystkim ten problem, który właśnie był do tej pory, że rabi systemowy to coś tam, a nie możemy podnieść, bo jakaś tam aplikacja coś tam. Teraz Puppet jest samowystarczalny, tak jak JVM-owe, Java'owe aplikacje sobie dostarczały często JTR, a tak teraz Puppet sobie dostarcza całe środowisko. Wiadomo, że ta wersja Puppeta będzie działać z tym fakterem, no i nie ma siły, musi działać. Natomiast problem tutaj, jaki powstał przy okazji, to, że nazwali ten all-in-one packaging jako 1.0. No i ludzie zaczęli się zastanawiać, czy Puppet 4.0 to jest Puppet 1.0? No właśnie. I co to znaczy tak naprawdę Puppet 4? Bo teraz tak, Factor jest w wersji trzeciej, Hiera jest jakiś tam, też chyba trzeciej w tej chwili. Puppet Agent jest w wersji 4.2, a Puppet Server jest w wersji 1.0. I co to jest Puppet 4? No to w końcu uradzili, że Puppet 4 to jest wersja języka puppetowego. A to jest tam Puppet Collections, tak? Tak, Puppet Collections, dokładnie. To jest nowe repozytorium, odpala się to repozytorium Puppet Collection. Ono pięknie konfliktuje z tym, co macie do tej pory, więc musicie sobie to instalować i zainstalować na czysto. Ale plus jest taki, że się robi to raz i potem podbija się tylko te Puppet Collections. Puppet Collection kolejne już ma nie być 1.0, tylko ma być 4.2, czyli ma być wersja Puppet Collection całej tej kolekcji, całego tego runtime'a ma być przypięta do wersji agenta. Agent ma generalnie wersjonować tą całą menażerię. Prawie jak z PHP. Druga fajna rzecz to jest system typów, jeżeli siedzicie głębiej w pisaniu kodu dla Puppeta, to jest ważne. Takie proste rzeczy jak na przykład te iteracje czy hirdoki, no to wiecie co to hirdoki, te takie, że pisze się zmienną, potem małpa end, pisze się dowolny blok tekstu i na końcu end. I on wtedy wrzuca ten cały blok, możecie sobie to ładnie sformatować. No to są dosyć proste koncepcje, które faktycznie zwiększają nam czytelność. Natomiast typy są szczególnie ważne z dwóch względów. Jeden problem to jest taki, że do tej pory pomiędzy Puppet DSL-em a rubiowymi typami i providerami powstawały niezgodności, szczególnie jak się przekazywały jakieś wartości inne niż stringi, czyli numerały, undef, nule, to po drodze traciło się to typowanie, po prostu Puppet do rabiego tego nie przekazywał, a rabi do Puppeta z powrotem już przekazywał.
Więc można było się zdziwić, że coś, co było stringiem, nagle stało się integerem, albo coś, co było undefem, stało się pustym stringiem i zaczęło maczować do pupeta jako true. System typowy ma temu problemowi zapobiec, to znaczy typujemy już w DSL-u, typowanie jest opcjonalne, natomiast typowanie może wam przy okazji załatwić inny problem, którym jest walidacja. Bo w tej chwili walidacja, ustalony standard walidacji to jest użycie stdliba, tego modułu puppetowego, który dostarcza funkcji do walidacji. Sprawdzamy. Is array, is boolean, czy parametry, które użytkownik dostarczył do naszego modułu mają sens. Natomiast teraz można sobie stworzyć po prostu opis. Opisujemy, że defaulty parametry dla tego modułu muszą być zgodne z określonymi typami. Czyli dla parametru, nie wiem, moduł NTP, serwery NTP musi być array stringów. To można też trochę bardziej zrozumieć zaletę tego, jak sobie przyrównamy walidację do regexpów, że na przykład mamy regexpy i możemy sobie walidować na podstawie regexpu, że string mamy, maczuje nam do, nie wiem, od A do C i od 0 do 8, bo taką mamy politykę w module, nie wiem, bo opisujemy szachownicę, na przykład tablicę szachową. I teraz jeżeli mamy na przykład array tych stringów, no to do tej pory nie mogliśmy tego zrobić. Teraz moglibyśmy iterować po prostu, no bo Puppet już nam obsługuje funkcję each, więc moglibyśmy przejechać się po tej tablicy i sprawdzić, czy każdy element te warunki spełnia. Natomiast za pomocą typów możemy zdefiniować structa, czyli po prostu cały model danych, jaki oczekujemy. Czyli że to może być tablica, czy tablica może zawierać tablicę, czy elementy tablicy mogą zawierać integery, czy mogą zawierać regexpy, jaki typu danych oczekujemy. Czy undef jest oczekiwanym typem danych, czy default jest oczekiwanym typem danych. Możemy to sobie w ładny sposób sprawdzać. Tych typów jest dużo. Jest taki blog Puppet on the Edge. Jego pisze Markus, nie zapisałem sobie nazwiska, więc nie pamiętam, ale generalnie człowiek, który nowy parser Puppeta w dużej mierze zaprojektował, więc informacje z pierwszej ręki. I polecam wpisy z 2013 roku, bo potem już zaczyna się jakaś kompletna magia, ale początki są czytelne i opisują w ładny sposób, w jaki sposób ten system działa i do czego go można go sobie wykorzystać. Druga rzecz, no to dla nas taka trochę mało interesująca, natomiast Puppet sobie stworzył framework, który się nazywa Scoroship i jest to z JVM, Clojure oraz JRabi. Najpierw zbudowali, jeszcze JRabiego nie było, ale zbudowali na tym PuppetDB. Okazało się, że PuppetDB jest szybkie, więc poszli za ciosem i zaczęli przepisywać Puppet Server z Rabiego na właśnie Clojure i na wirtualną maszynę Java. Koncepcja jest prosta. Java sobie zarządza pamięcią, więc na samym początku zeżre ile tylko jej będziemy mieć dostępnej w systemie. Natomiast potem jest już lepiej, przynajmniej dopóki full GC się nie pojawi. Potem mamy JRabiego, który ma izolowane wątki, więc w Rabim cały ten problem z brakiem obsługi wielowątkowości nam odpada, bo dla każdego procesu kompilacji kodu pojawia nam się nowy wątek i te wątki są reużywalne. Kompilacja nadal odbywa się dla jednego hosta w jednym wątku, natomiast już możemy skalować tego Puppet Mastera na setki serwerów. Także na początku zeżre nam dużo pamięci, ale potem odwdzięczy się tym, że obsłuży, nie wiem, pewnie z 10 albo z 50 razy więcej serwerów. Kolejna kwestia to jest EPP. EPP to jest ERB tylko w formacie DSL-owym. Czyli najprostszy sposób konwersji ERB na EPP to jest zamienić małpy na dolary. I jeżeli tam nie ma żadnej logiki rabiowej, to będzie działać. Koncepcja była taka, że ludzie nie chcą się uczyć rabiego, nie znają rabiego i chcą pisać cały kod łącznie z template'ami w języku puppetowym, który jest być może czytelniejszy. Plusem jest takim, że są te nowe konstrukcje, mamy each'e,
Nie musimy od razu uczyć jakichś tam podstaw rabiego, możemy sobie programować template w DSL-u puppetowym. Zresztą tak samo na przykład funkcje możemy pisać już teraz w puppetowym DSL-u dla, nie wiem, dla jakichś różnych komponentów. Typu, no wiem, na przykład te funkcje, które odpalają się po stronie puppet serwera, puppet mastera, czy jakiś na przykład generate, czy no, hiera to akurat API, to się nie da, ale jakaś manipulacja danymi, którą możemy zrobić w obrębie DSL-a. Nie musimy od razu funkcji definiować w Rubin, bo tylko dlatego, że to jest funkcja. Możemy sobie ją stworzyć w DSL. No i dodatkowo taki efekt uboczny to jest to, że ERB miał zrąbany scoping troszeczkę, no bo jako, że w kontekście interpretator Rubiego był odpalany w kontekście mastera, to tam teoretycznie to był scoping tak jak w Puppet Masterze, a w praktyce miał człowiek dostęp do czego zapragnął, łącznie z file systemem, więc można było w ERBie robić jakieś haki, nie wiem, tworzyć sobie pliki na dysku, albo wołać sobie, odwoływać się do struktur Puppeta, które w ogóle nie są publicznie dostępne. I EPP ma zapobiec temu typu problemu, żeby tego kłopotu nie robić. Czy wykonują, robili jakieś custom manifesty, znaczy template? Znaczy ja pamiętam, że używałem dosyć. Ja pamiętam, że znaczy był proof of concept kiedyś problemu takiego, że przez factor dało się przekazać template i tam proof of concept był taki, że zapisywał jakiś plik na dysku. Niestety ludziom się nudzi. No ale nadal, no. Kiedyś Postgres miał tego typu problem, czy MySQL, nie pamiętam do końca, ale też jeżeli silnik, który jest jakby niezależny od file systemu, nagle zaczyna coś pisać na tym file systemie, no to nie jest to być może najlepszy pomysł. No, chyba wszystko. A jak wygląda sytuacja z testami w czwórce? Jak z przepisywaniem testów? Na razie się nic nie... Są testy w RSpec-u, są testy server spec-u, czyli już unitowe, wyłożone na naszym testowym serwerze. I kolejna rzecz to jest retrospec, która jest teraz dosyć mocno rozwijana. To jest retrospec, to jest taki automat, który tworzy server spec. Już te boxy po przepasowaniu tego modułu. Tak. I to jest rzecz, która dosyć wygląda obiecująco, że nie trzeba będzie pisać trzech rzeczy, tylko wystarczy perspeki do manifestów, a serwer speki już bardziej, już mniej inteligentne tam się wygenerują. Też było śmieszne, bo serwer spec zawsze robi taki boilerplate z Apache'em Ludzi uczyłem na przykład, że server spec potrafi tam robić sam boilerplate, potrafi testować coś na serwerze. I akurat pokazywałem na przykładzie Apache'a, nie? I człowiek mówi, wow, a on mi wygenerował od razu testy dotyczące tego Apache'a. A potem zaczął testować serwer NTP i wygenerował dokładnie tego samego boilerplate'a. I już był troszeczkę mniej zadowolony. No to ten problem ma adresować retrospect właśnie, że ma w dużej mierze próbować zgadywać, jaka ta konfiguracja powinna być. No i ostatnia rzecz to jest taki temat troszeczkę bardziej niszowy, ale jeżeli będą moduły publikowane dla czwórki, a coraz częściej będą. A to jest też dobry argument, żeby na czwórkę migrować. To znaczy, że prędzej czy później na Forge'u będą się pojawiały moduły, które będą czwórkowe, bo będą wykorzystywały już nowe konstrukcje językowe. Więc no, stanie się znów przed wyborem albo pisać własny kod, albo próbować jakoś migrować się do 4.2. 4.2 też jest o tyle ciekawe, że jest taki moduł do weryfikacji katalogów, który porównuje, taki differ. I on działa bodajże z wersji 3.7 na 4.0 i z 4.0 na 4.2, ale nie działa bezpośrednio. Więc też migracje, jeżeli... I opisują to, i Puppet Lab to opisuje w swoich dokumentach dotyczących migracji, więc
im dłużej się zwleka z tą migracją, tym bardziej być może ona się zacznie zrobić skomplikowana, bo już w tej chwili oficjalnie trzeba przejść przez 4.0. I to, co się pojawi, być może zacznie być wspierane przez nową generację modułów na Forge'u. To jest, są dane w modułach. To można rozumieć jako hiera po prostu, która będzie w modułach szukała. Czyli jeżeli zdefiniuje sobie autor modułu, że dla systemu operacyjnego Red Hat zmienne są takie, a dla Debiana i Ubuntu siakie, to nie będzie musiał tworzyć modułu params.pp i tam olbrzymich case'ów, tylko będzie mógł zaprząć mechanizm typu hiera, żeby hierarchicznie sobie te zmienne wypełnić. Będzie to dużo czytelniejszy kod. Przy czym tutaj data i modules de facto nie woła hiery, tylko woła specjalną funkcję, która się nazywa environment data. Ją trzeba wrzucić do modułu, tam jest lipwapet functions environment data, po prostu taki pliczek. I to jest funkcja, która jest napisana w Rabbin i ona ma zwracać hasza po prostu z wartościami tymi domyślnymi. Czyli zawsze będzie resolving taki jak do tej pory, czyli mamy moduł, w nim mamy jakieś defaulty, które zawsze są brane pod uwagę na końcu. Te defaulty może teraz ta nowa warstwa danych w modułach przykryć, czyli mogą zostać zrezolwowane na jakieś nowe wartości. Potem mamy naszą hierę, która może te wartości, które ten resolver modułowy znowu przykryć. No i na końcu możemy, wołając klasę, też przykryć jakieś tam tą taką notacją resursową, jakieś parametry, czy przez MK, bo jeszcze przez MK możemy też przekazywać, czyli przez formada na przykład external load classifier, czy tą konsolę enterprise'ową. I na zakończenie jeszcze mam filmik z tego, z tej nowej konsoli enterprise'owej, jak nie widzieliście, a ciekawi jesteście, jak wygląda, to wygląda tak. Moim zdaniem wygląda mniej czytelnie od tej, która była do tej pory, ale no może jest lepsza. No i to jest ta mapka. Nie widać, ale generalnie zoomowanie i wyszukiwarka. Możemy sobie do danego resursa przejść. I jak przejdziemy do resursa, no to możemy zobaczyć w łatwy sposób, czego on zależy, co zależy od niego. Możemy sobie przejść na zakładkę failures, pokazać gdzieś elementy drzewa, które nam sfailowały. No tutaj generalnie po staremu raporty możemy sobie sortować. Nic nadzwyczajnego. Plus oczywiście klasyfikacja, czyli przypinanie naszych nodów do grup i przypisywanie tym grupom klas i environmentów. Natomiast za moment też będzie druga konsola, która dla odmiany jest open source'owa. To się nazywa Puppet Explorer. Żeby było ciekawie, działa totalnie w JavaScriptie i napisali to goście ze Spotify'a. I łączy się to bezpośrednio do PuppetDB, czyli pod slash API jest proksowane PuppetDB. Cała instalacja to jest, jak macie PuppetDB, to jest instalacja modułu po prostu Puppet Explorer i daje to w dużej mierze te funkcje raportowe, jeżeli nie chcecie bawić się w stawianie formana, to out of the box. Tak? To jest tylko pod czwórkę? Nie, działa też z PuppetDB 2 coś tam, przed trójką, bo to generalnie korzysta z PuppetDB, więc z formatu danych PuppetDB jest niezależna od Puppeta. O, i to jest ten Puppet Explorer. Natomiast branchowana jest, bo w tej chwili już jest rozwijana aktywnie dla trójki, a dla 2.5 było ostatnia, czy 2.3? No 2 coś tam. Dla 2 coś tam jeszcze też jest funkcjonalnie odpowiednie. No i tutaj macie też raporty. Naprawdę nie ma tych zakładek, co się zmieniło, więc trzeba sobie to przyklikać. Natomiast na górze też jest wyszukiwarka, czyli tam jest na głównym ekranie też możecie sobie wyszukiwać te raporty po jakichś tam atrybutach. Czyli w sensie raport, w którym resource się zmienił, albo po jakiejś dacie. No i tak to wygląda. Są też takie fajne kółka, można sobie pofiltrować, klikając na te klasy i resursy. Czyli tak odwrotnie niż tam w Puppecie, bo tam mieliśmy
możliwość śledzenia zależności pomiędzy resursami, a tutaj ze względu na typy. No, minus jest taki, że kursor, to wszystko na JavaScriptie i kursor byczki się nie zmienia, więc trzeba czasami zgadywać, które elementy są aktywne. No i fakty i tak naprawdę to wszystko. Natomiast jeszcze to jest coś, co ja próbowałem zorganizować, czyli do Puppet Explorera dorzucić, żeby ta mapka w Puppet Enterprise nie była jedyną metodą wizualizacji. Ktoś napisał w JavaScriptie taką wizualizację w 3D grafów bezkierunkowych. I to działa na WebGL-u i to się przycina, dlatego że włączyłem nagrywanie, ale normalnie to chodzi płynnie, nawet możecie sobie to otworzyć na telefonie i na telefonie też działa z akcelerometrem. I próbowałem, bo ponieważ to łyka na wejściu dane DOTA, czyli generalnie można te grafy puppetowe dostosować, natomiast tam przy konwersji wyskakiwał jakiś JavaScriptowy integer out of bounds, jakiś error. Także tutaj moja znajomość JavaScriptu się skończyła i niestety pokazuję wam predefiniowany graf, który ten twórca tej biblioteki stworzył. No ale generalnie efektowne, mamy taki kosmos i możemy się po grafie poruszać, eksplorować te wyspy, widzimy jakie są połączenia pomiędzy, zależności pomiędzy naszymi tymi galaktykami. Jak mi się uda coś w JavaScriptie wysmażyć, to być może uda się podłączyć to pod Puppet Explorera. Na razie mi autor tego pakietu nie odpowiedział na maila, więc bo postanowił nie uczyć mnie JavaScriptu. Tak, na koniec jeszcze pod tym adresem można sobie ściągnąć treningowe VM-ki, ale to jest VM-ka od razu prekonfigurowana z Puppet Masterem, więc do testów jak znalazł, bo tam jest ta ewaluacyjna wersja 10-nodowa. I to są virtual boxowe jakieś tam OWA, image, więc jeśli chcieliście potestować 4.2, to łatwy sposób, można sobie w taką VM-kę odpalić po prostu. Ten blog, o którym mówiłem, Puppet on the edge.com, w którym opisane są konstrukcje nowego języka. No i tyle, chyba że macie jakieś pytania jeszcze do mnie. Nie ma to... Ja mam pytanie. Czy używaliście test kitchen z Puppetem? Nie, w ogóle ja miałem pomysł, żeby w szefa trochę... wejść, bo ja go nie znam, bo byłem kompletnie, ale okazało się, że brak niestety trochę zasobów. Bo mieliśmy projekt taki, żeby szefa też alternatywnie oferować klientom jako kompleksową ofertę configuration management. No, natomiast na tą chwilę jestem jeden, więc... A jakieś inne robiliście eksperymenty, na przykład z Ansible, z Saltem? Ale odnośnie czego? Jeżeli chodzi o Red Hata, to wspiera natywnie i tego formalna provisioning, to wspiera natywnie Salta też. To wiem, bo widziałem template'y. I do tego stopnia, że są gotowe snippety, więc można sobie pokonfigurować klasy odpowiednie saltowe i przez SSH się tam to provisionuje. Hasło ma zapisane, bo się definiuje, więc może sobie zaprowizjonować od razu hosta przez SSH. No bo ja postawiłem test kitchen, bo test kitchen jest dla szefa tak naprawdę. Mm-hmm. Natomiast jak się korzysta z Vagranta jako providera, to można tak naprawdę później z tego zrobić, co się chce. Podłączyć do różnych tych providerów, driverów i dało mi się na przykład zrobić z Puppetem, tylko w trybie masterless. Nawet działa, tylko teraz jeszcze muszę pokombinować, żeby podłączyć serwis speka, bo tam jest trochę drugiego i niestety większość rzeczy zaczyna się rozbijać o to, że trzeba się zacząć kodować w Ruby. I chyba będę musiał przełamać się na właśnie. Nie, kompletnie, znaczy nawet nie potrafię ci powiedzieć, dlaczego test kitchen jest lepszy od speka, tak? Nawet nie znam budowy tego. No a jeszcze jest, jak się nazywa ten do testowania, Beaker jest, tak? Mm. To tylko nie używałem już. To Beakera też Puppet Labs używa właśnie z tym retrospekiem, więc
Myślę, że to oni też będą wprowadzać do tego oficjalnych workflow. No. Do budowania OFM jak właśnie. No okej. Puppet.com zaczyna się za 2 tygodnie i ja tam będę, więc jak wejdziecie sobie na Linux Polska, to będę tam na żywo pisał co jest ciekawego, a pewnie 3-6 tygodni później będą dostępne nagrania na stronie, więc jeżeli chcecie jakieś rekomendacje na temat ciekawych toków, które udało mi się zaliczyć, to zachęcam, pewnie na Facebooku Linux Polska będziemy wrzucać newsy. To taki plugin. No i mam nadzieję, że nie zanudziłem was, że się zobaczymy. See you again, tak? W sezonie zimowym na długie dyskusje. Możemy też się zobaczyć na piwku, jeżeli macie czas i ochotę. Jesienna aura was już przybiła. Po A, czyli chcecie do Portland.